Siema. Dawno się nie widzieliśmy. No dawno, wy też dawno nas nie widzieliście. Mieliśmy krótką przerwę, ale na szczęście wracamy z nowym impetem, nowymi siłami. Wiosną. Wiosną, z nową ekipą malującą i z nowymi super kreatywnymi pomysłami. Tak, zaczynamy drugi sezon weekendowego malowania. Jedziemy, bo bohaterowie na nas już czekają. Okej, Marlenka, powiedz mi gdzie i do kogo dzisiaj jedziemy? Marcinku, zostajemy w Kielcach dzisiaj, jedziemy na ulicę Zagórską do Małgosi i Sebastiana i do ich córeczki Wiktorii. Tak jak chciałeś, sypialnia dziecięca, pokój dla dziewczynki. Okej, powiedz mi, co cię zaintrygowało, dlaczego Sebastian, dlaczego Wiktoria? Mam przed sobą zgłoszenie, wiesz co, rodzice dużo piszą o małej, o Wiktorii, która ma niecałe 2 lata. Okay. Piszą o tym, że lubi przyrodę, że jest bardzo uśmiechnięta, aktywna, energiczna. Chcą jej takie, wiesz, inspirujące wnętrze stworzyć za naszym pośrednictwem oczywiście. To jedźmy szybko. Jedźmy szybko, bo dużo roboty jak zwykle. Zapraszamy. Dzień dobry. Dobrze trafiliśmy do Królestwa Wiktora. Witam Marlenę. Weekendowe malowanie. Umiesz żółwika zrobić? Pokój. No. Jak to Wiktor, ale Wiktoria wszystko wie. Dobrze, super, rewelacja. Jak tutaj zielono, oliwkowo, prawda? Wiktorii. Zielony, ulubiony kolor Wiktorii. Tak. Też, co mi się rzuciło, bardzo fajne te firaneczki, takie pastelowe kolory, to też coś, co Państwo lubicie. I co lubi mała? Wiktoria lubi takie kolorowe. Wiktoria chyba najbardziej lubi swojego koteczka. Tak, najbardziej. A mnie pierwsze, co się rzuciło w oczy, to taka zielona, wielka zabawka. Co to jest? Reniferek, skoczek. Jedna z ulubionych zabawek Wiktorii. Ulubiona zabawka, w takim razie musimy wziąć ją pod uwagę przy projekcie i powiem szczerze, że bardzo mnie fajnie zainspirowała. Ale to zaraz ci opowiem. Okay. Państwu nic nie mówię, bo to będzie niespodzianka. W takim razie, Marcinku, musimy się brać za projekt, bo czas ucieka. Przeprosić rodziców i mamą. To będzie dla was zaskoczenie. Musimy opuścić pokój. Później przyjdziemy na niespodziankę. Zrób papa, nie? Zrób papa. Zobacz, Madelka, wykombinowałem taki sprytny, biały stolik. Właśnie coś takiego mi było potrzebne, dlatego to tak, muszę pokazać ci... Ojej, słyszałaś? Chyba słyszałem, jak chłopaki przyszli. Nasi fachowcy. No, wreszcie. Wołaj ich tutaj szybko, bo muszą zobaczyć projekt autorski. Patrzcie, zobaczcie projekt. Cześć, witajcie. Fajnie, że już jesteście, dlatego że obawiam się, że może być trochę dzisiaj dużo pracy. Proszę bardzo, jak wam się podoba? To wszystko ma być na tej ścianie. Generalnie chodzi o to, żeby tutaj w centrum był ten duży kwiatek, tak jak ty zaraz wygrywałeś, tak? Kawał kwiatu. I tutaj idzie nam ta fala piękna łodyga i do tego kwiaty sąsiadujące te trzy. Zobaczymy. One takiej samej wielkości. No i tyle. Myślę, że na bieżąco będziemy tutaj was korygować. Trudne zadanie dla was? Nie, myślę, że jest do zrealizowania. Jest do zrealizowania. No to co, zabieramy się za wynoszenie, za maskowanie powierzchni, dobrze, i za zabezpieczenie. Zabezpieczajcie powierzchnię, a ja jeszcze sobie doprecyzuję kolory. Okej. Muszę chwilkę nad nimi jeszcze posiedzieć. Bardzo dużo, bo mamy jasne róże. Wszystko mi się udało upolować, to co sobie wymyśliłam. Ekstra. Mam jasny róż, ciemny róż malinowy, żółty, czerwień. Cała masa kolorów. Cała masa, nawet liście. Słuchaj, wymyśliłam, że liście na tej naszej łodyce zrobimy też w 2 odcieniach zieleni. Zaczniemy chyba zanim zaczniemy tutaj. Tak. Czego zaczniemy? Pierwsze zaczynamy od sufitu. Sufit biały. Tak, sufit biały. Patrz nasz wzór. Później będzie kolor na ścianach. Okej. Czyli ten jasny zielony jako baza, a do wzoru... Przejdziemy później. Przejdziemy później. Dobra, no to zaczynajcie.
taśmy. Mogę pomóc? Oczywiście. Zaczynamy. Panowie, najtrudniejsza część przed nami, bo pięknie nam to wszystko szybko poszło ze ścianami i sufitem. Przed nami moja girlando łodyga z kwiatami. Od czego będzie najlepiej zacząć? Bo ja tak przyznam szczerze, zupełnie nie mam pojęcia, tak tylko rozrysowałam. Myślę, że pierwsze zaczniemy od rysowania łodygi. No właśnie tak myślę, że chyba łodyga. Zaczniemy łodygę stamtąd. No ale ponieważ ja bym chciała, żeby jednak nie było widać łodygi i żeby te kwiaty były tak niejako na łodydze, więc nie wiem, to co będziemy jakieś zostawiać spację na te kwiaty. Nie, no chyba zrobimy całą, co? Chyba zrobimy całą. I później przykryjemy farbą. No tak. Słuchajcie, czuję się teraz jak w prawdziwym kinie, brakuje mi jeszcze tylko popcornu i okularów 3D. Bardzo fajny sposób na jakby takie nieinwazyjne malowanie. Wykorzystaliśmy rzutnik. Mm-hmm. I co? Możemy teraz odrysować kwiat? Możemy odrysować. Albo możemy od razu wykleić bez odrysowywania. No dobra, ja sobie pozwolę narysować kieszonkę. No dzisiaj koniec. Dzień dobry. Siema. Praca będzie. Cześć, witam. Fajnie. Dobrze, akurat właśnie wzięłam ze sobą projekt, bo podejrzewałam, że jesteście na tym etapie pracy i doprecyzujemy kolory, bo to jest straszne zamieszanie. Bardzo zaawansowany jest to projekt. To jest mój bardzo zaawansowany projekt i myślę, że dla ułatwienia możemy sobie poznaczać kolory. Dokładnie. Gdzieś tam sobie to podpisujemy i będziemy wtedy wiedzieć, co i jak.
No jak tam prace malarsko-dekoracyjne? No, wszystko jest w porządku. Zostało tylko ten jeden kwiatek, rozumiem. I jeszcze jeden? No właśnie, jeszcze jeden, Marcin, no co ty nie widzisz, że... Taki malutki to tam, nie zauważyłem. Nie taki malutki, bo to są jeszcze dwa takie malutkie. Dobrze, Kamil panuje nad sytuacją, Rafał, bo ty w ogóle nic nie opanowujesz. Czyli co? Jeden kwiat, dwa małe i... Tak, żeby była całość, to musi być z małymi też, no. Pamiętacie, jak... Na jakim kamieniu? No tak jak widać, skończyliśmy pokój, kwiaty również. Aha, jak tam duże było wyzwanie? Czy miałeś jakiś problem z pomalowaniem? Nie było żadnego problemu z pomalowaniem. Myślę, że praca przebiegła bardzo dobrze. No to co, bierzemy się ze sprzątaniem? Dokładnie. Okej. Przede wszystkim wam chciałam złożyć w pierwszej kolejności gratulacje. Jesteście z nami przez pierwszy odcinek dopiero. Wzór był bardzo trudny, nie ukrywam, celowo chciałam was wypróbować, ale zdaliście na medal. Ja już słyszę mamą, chyba czas, żeby ją zawołać, bo wołaj, może bo się doczekać. Wołaj, bo musicie ocenić efekt w swoim pokoju. Zapraszamy. Tusi. Wow, jak tu ślicznie. Kolorowo. To jest super. A co to? Odpoczywamy po robocie? Nie odpoczywamy. Odpoczywamy, przygotowujemy się na następny odcinek. Myślimy nad kolejną inspiracją. I jak ci się podobało to, co ja wymyśliłam i co zrobiliśmy wspólnie na ścianie? Tak jak zawsze, zachwycony. Flower power, który naładował nas na następne odcinki. Teraz tak. Kończymy i zapraszamy was za tydzień. Będzie równie ciekawie, albo jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej.